Hej, cześć, z tej strony Alvin, jest to już odcinek 6 Draftomanii, ostatni skończył się, no, nie najlepiej, bo... Czy co? To naprawdę. Dzisiejszy draft postanowiłem, że będzie taki, iż będą zawodnicy tylko spoza Euro. W sumie nie ja postanowiłem, po prostu któryś z was napisał, pozdrawiam serdecznie. Jest to draft spoza Europy, czyli no wiadomo, jak wyskoczy jakiś Ronaldo, jakiś ktoś inny z Europy. Teraz tego nie mogę wziąć, muszę wziąć kogoś z Ameryki, z Azji, z Afryki, z Australii, whatever, po prostu nie może być z Europy. 4-4-1-1, 4-2-3-1, myślę, że wezmę 4-3 atakujący, gdyż po prostu jest mega OP formacją, którą serdecznie polecam oczywiście. Okej, okay, czyli na pewno nie mogę wziąć Ronaldo, nie mogę wziąć lewego i mogę wziąć Neymara lub Cuadrado i myślę, że raczej wszyscy wiemy, kto to będzie. What the fuck? Co? Się tylko upewnię. Tak, okej. Okay. Będzie Diawara. Alex ma 5, 4. Biorę. Lewa pomoc. Lewe skrzydło. No okej. No Neymar jest okej, no. Nie będę się wściekał, że Neymara nie mogę wziąć dalej. Ronaldo był obok. Haha! O Jezu, no i tu jest problem, moi drodzy, tu jest problem. Najgorszego wezmę, żeby nie było, więc to będzie Romulo. Okej, dalej be... Nie denerwuj się, Albinku, to tylko gra. Czemu? To jest pierwszy raz chyba od bodajże, nie wiem, kilkunastu draftów, kiedy mam okazję dostać do tej Pogby, a muszę wziąć kogo? Ture. Ture! O, jest, a dobra, Alves jest spoza Europy, co mnie cieszy. Okej, Alves wbija. Lewa obrona to będzie Maxwell, tak? Dalej lecimy z Murillo. Wezmę Murillo. No, znowu to samo. Villar. I to tak wygląda. No, w sumie nie jedenastka, bo no dziewiątka, no bo i tych dwóch muszę zmienić mimo wszystko, czyli Gastaldello i Romulo. Okej, najgorszy jest Bergaer. Filip Anderson. Ja spierdalam. I ostatni z rezerw to będzie Coutinho. Tak, Coutinho. Benatia. Tevez, o, Tevez. To boli, kiedy nie ma zgrania w seriach. No cóż. Moi drodzy, 56 grania to jest chyba maksimum, co wycisnę z tego. I tak wygląda właśnie draft z samych zawodników spoza Europy. My zobaczymy, jak to pójdzie. Boże, nie. Urywa się Lewandowski, do niego Benatia. Co tam się działo, powiedzcie mi lepiej. Nie błaj. O Boże. Tevez, świetny obrót piłką, Tevez. Cuadrado, tu jest Cuadrado i on wie, co zrobi, on dośrodkowuje. Karny. Neymarem uderzę pod poprzeczkę w środek. Tak, jest. 1-1 Neymar.
Od rado. Banega. Czemu ja... Dlaczego co dośrodkowałem Raboną? Powiedzcie mi lepiej. Znaczy chciałem Raboną, ale nie w takim sensie. Lewandowski sam na sam. O Boże. Nie wiem co powiedzieć, nie wiem co właśnie zrobiłem. Przepraszam. O Boże, dobra. Także to było dzisiaj na tyle w dzisiejszej Draftomanii. Jeśli się podobało, zostawić łapkę w górę, zostawić komentarz. Wiem, że ten skład był słaby, ale... Dzisiaj nie wiem, czy skład był słaby, czy to ja gram dzisiaj tak słabo. Nie wiem, co zrobiłem w tym Cezara naprawdę. O co chodzi? Koniec meczu, przegrałem 4-1. Nie wiem, co ja robiłem w tym meczu naprawdę. Ale grało się tak słabo. Naprawdę, obrona nie istniała kompletnie. Po prostu Murillo, 5, ocena 5,5. Masakra jakaś. Ja, dwie paczki i jedną z wypożyczeniem. Co dostanę od wypożyczenia? Paczka za 5k w środku. Wow. No, tak jak już wcześniej mówiłem, tym razem powiem trochę grzeczniej. To było na tyle w dzisiejszej Draftomanii. Sami widzieliście co się stało, chyba nie muszę bardziej tego komentować. I tak, jeśli się podobało, może zostawić łapkę w górę, napisać mi. Tym razem naprawdę, znaczy challenge jaki chcesz, ale... Dobra, po prostu mam nadzieję, że po prostu mi lepiej pójdzie, że mówię razy po prostu. I tak, i następny odcinek powinien być już całkiem niedługo. Także to było na tyle. Trzymajcie się, do usłyszenia i na razie.